I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Dzień dobry albo dobry wieczór, kochani, w tej sesji strachów Think Light 2. Późnym wieczorem płakuje najlepiej. Mamy coś do zrobienia, jedźmy dalej. Pomnę w streszczeniu, pomagamy walniętemu bratu i pięknej siostrze, na którą mamy pewnie ochotę. Wykonać różne zadania i wyślizgać się między dwoma frakcjami, mianowicie między stróżami prawa i ocalnicami. Słuchajcie, nie wiem jak to pójdzie tam dalej ta fabuła i w którą stronę się skręci. Poniesie ze sobą konsekwencje. W każdym razie mamy tylko zrobione na razie ostatnie zadanie, czyli wieże ciśnień. Mamy się pewnie spotkać z Sophie. Może będzie wreszcie nagroda. A jeden zasłużył, to prawda. Aiden, czyli ja, coraz lepiej sobie wyradzę, ale coś jakieś 50-minutowy moment, niech się wstrzymuje karta. Czy co? Jadę na T12, więc... powinno być fajnie. O kurwa! No to co? Co szybko. Od razu włosy dęba. Czyli tu po cichu rzepki zbieramy, to co nie mamy. Tu przeszykujemy, jak daleko po drodze jeszcze mamy prawdziwa pomocy, no jakby tu nie pomóc, no. Pomagamy. Pomagamy wszystkim. No, zawsze mam wrażenie, że padnę w tą dziurę, jeszcze nikt nie padł. Zaraz, no zaraz. Tu mam ponętne pszczółki. 25 metrów. To kamer, dlaczego tych? Przyszłony sklep tam jest. A to znaczy jakieś farty, nie? Nagrodę z grzybki, znowu grzybki i jeszcze z grzybki. Wiem, tu dzidę pod ręką. Otwieramy, nie? Poszukamy. Wyjedz tuż, tuż. Ostatnia przygoda, dziękuję bardzo. Jak to za pierwszym zamachem nie być trudno. To 19 metrów. To pewnie będzie. Już teraz tak skakałem. Chyba lepiej to zrobić. Niebezpieczne, co? Nocy. Wychodź. Łachacz. Kurde, miodzio. No tak. Musimy dotrzeć. Po prostu na miejsce, to już nie musimy czaić ufałkę. Ten schodu nie je wiatr. To zły znak.
pierwszym gadaniu. Fajnie, że to wszystko po polsku, nie? Dobra, misiki, to wszystko może poczekać. To szaleństwo, Sophie. Stróżowie mają więcej broni i ludzi. Zgniotą nas jak robaki. Aitor ma więcej ludzi, ale my jesteśmy na własnym terenie. Na własnym terenie? Brednie. Nie wyrażam zgody. Dopóki dowodzę bazarem, nikt nie zaatakuje SP. Nie dowodzisz już bazarem. Co? Żaden z ciebie przywódca. Nigdy nim nie byłeś. Straciliśmy przez ciebie ludzi. Kryształy. Sam prawie zginąłeś. Moja matka marzyła o wolnym bazarze. Nie o niewolnikach SP-ków. Chcę przywrócić pokój. Możesz mi w tym pomóc? Albo odejść. Roger, Humphrey, aresztujcie ich! Co wy robicie? Chcą zdradzić bazar! Roger! Straciłeś władzę, Karl. Chcesz być jak swoja matka? Będziesz miała krew na rękach! Dużo krwi! Karl ma rację. Nie mamy szans w otwartym starciu. Sophie? Co jest do... Dlatego... Najpierw ich osłabimy. Co masz na myśli? Odetniemy ich główne źródło zasilania. Bez lamp UV, Aitor nie będzie mógł bronić bazy. Będą musieli opuścić tunele i stracą dostęp do zbrojowni. Jak to pomoże mi się dostać do Central Loop? Kiedy Aitor będzie osłabiony, wycofa się, żeby zebrać posiłki. Wtedy przedostaniesz się do Central Loop. Ale najpierw musimy wysadzić wiatrak. I to szybko, zanim Aitor zorientuje się, co planujemy. Barney, zbierz naszych ludzi. Bądź gotów. Roger i Humphrey, idźcie do zbrojowni. Dajcie broń każdemu, kto może walczyć. A ty, Aiden, idź do Alberto i Vincenzo. Wprowadzą cię w szczegóły. Okej. Wspólnota i wolność, Aiden. Razem wygramy. No to depnąłem. Niech mnie ktoś przytuli. Hej, Alberto! Coś słaby ten nowy pancerz. Nadaje się prędzej dla żuczków niż ludzi. No, za cienki jest. Filistynie! Skorupy żuków są bardzo mocne. Ten pancerz to doskonałe rzemiosło. Z najlepszych materiałów. Wzmocniony. Jeszcze chwila i para mu buchnie z uszu. Uwaga, zaraz wybuchnie. Tytanem. Wzmocniliśmy pancerz tytanem, który znaleźliśmy na złomowisku. Dlatego jest lżejszy i lepiej chroni. A wy nie musicie być takimi dupkami. No, dlaczego nie mówiłeś od razu? Zobaczymy. Dzięki, Vincenzo. Nie musiałeś. To nic takiego, tato. Jeśli o ciebie chodzi, to były ostatnie tytanowe kamizelki. Nie szukam pancerza. Sophie mnie wysłała. Macie przedstawić mi jakiś plan. Plan? Mój plan? Karl się zgodził. Karl się zgodził. Słyszysz, Vincenzo? Nie Karl, Sophie. Podzielicie się nim, czy mam zgadywać? Wiatrak. Chcemy rozwalić wiatrak. Bingo! Wielki wiatrak, który zasila kwaterę główną SP-ków. Ale najpierw potrzebujemy ładunków, które Jack i Joe zostawili w wieży ciśnień. O Boże. Przyniesiesz je nam, pielgrzymie? Jak go rozwalimy, padną wszystkie lampy UV w kwaterze SP-ków. Zarażeni będą mogli ich zaatakować. Old Villedor znów będzie wolne. A ty
Będziesz miał wolną drogę do... No wiesz, przez chemiczny zwał i dalej do... Jak to się nazywało? Central Loop. Do Central Loop! Właśnie! Skąd wiecie, że SP się wycofa i nie zemści? Bo to tata zaprojektował ten wiatrak. Zna go jak własną kieszeń. A to jedyne źródło energii bazy SP. Bez niego SP-cy nie przetrwają Volt Villador ani jednej nocy więcej. Ale musimy działać szybko, zanim stróżowie prawa zorientują się, co planujemy. No to piszesz się? Dobra, zrobię to. Okej, idź do wieży ciśnień. Użyjemy ładunków, którymi Jack i Joe próbowali ją wysadzić. Daj znać, jak dotrzesz na miejsce. Weźmiemy SP z zaskoczenia. Dobra, ale może w międzyczasie bym coś sprzedał i kupił, bo... nie został. Zobaczmy, co tu ma. Jakaś rurka. Całkiem wieża ma trzymać. To by chyba dwuręczny musi być. Niezły sprzęt tutaj mam. To raczej do kupienia by mi pozostało. To jest dość fajne. Nie będziemy wydawali pieniędzy na to. Muszę sprzedać coś poza dużo. Ale kasa musi przydać. To był słaby, to nie możemy powiedzieć. To też jest 36, to jest to. Dobra, wczoraj. To też. Proszę, na czterech mogę pojechać do mnie. Mam do sprzedania rzeczy. Dobra, też muszę coś przydać. Na przykład biżuterię. Po co mi to? Tym razem zyskaliśmy tak, to może na poziomie trzecim. Jest nie. Wręcz. Nie, to już jednoręcznie potrzebny być. Wyszło. Do tego kupiłbym. Dobra. A u tego... tylko się pogadać jeszcze ze mną, bo bym to modyfikował sobie na plus. Najlepszy as... Ulepszy. Towar w okolicy. Lepszyłbym... odporność. To wyjątkowa rzecz, chłopcze. Masz bystre oko, chłopcze. Więcej. Jeszcze muszę robić sam taki los. Może zalibyśmy prądu? Nie ma czego. Ale... mogę to czas, to jest... z was się broni. Trwały spodobanie. Miałem zadowolone wrażenie. Czaiłeś się na to, co? Czaiłem. Teraz chciałbym sobie zamontować. Na przykład. Tej broni to już szkoda. Tej... modyfikuję.
prysznicy wyrobić, ale wcale. Można. Przewody. Dobra. O! Jeszcze na 3 to nie miałem. Coś mogę poprawić? Wytworzysz to najlepiej medykamenty. Mogę mieć wdechnę. Albo to zawijane. Zrobię 5. Tych zrobić muszę. Udleniaczy nie mam. No idźmy bez lęku. Bez lęku. Noc, nie noc. Warto 23. Nie jestem fanką SP-ków, ale ten, kto oskurował ich komendanta, był zawodowy wojna. Krzykniki, znak zapytania, będziemy robić, będziemy mieli czas, tak? Na razie to się boi. Koszty. Co to jest? Dajcie po prostu się pomóc. Co się stało? Kupiłem 17 metrów kupy jakichś tych rzeczy do wzięcia. No, to nie średni. Czyli jak? Nie, nie słyszałem. No. Dużo nie mówić. Masz już to prawo, nie? To pojedziemy sobie na kierowcę, to w tamtą stronę. Najstabilniejsze ceny w okolicy. Nie będę z tym opowiadał teraz, wiesz. Bo po pierwsze wyprzytykałem się w tamtym sklepie, a po drugie, no nie można, nie? Mam tam wejść, na sekundę, nie? Sobie przejdę, łatwiej, widać skoczył.
doskoczył ryzyko za dużo, że się z... Nie po lampie. No w ogóle to się powinien zabić, bo coś jest tam w formie. Cholera, co tu się stało? Co się dzieje? No właśnie, co się dzieje? Szukali u nas broni. Znaleźli mołotowy i im odjebało. Zaczęli mordować wszystkich, jak popadnie. Zdaje się, że ktoś nas wrabia. Kto? I gdzie są bomby dla Alberto? Trochę udało nam się wysłać. Kurierzy meldowali, że są koło Star Square, a potem cisza. Ktoś podpierdolił. Alberto, ładunków nie ma. Idę na Star Square. Tam ostatnio się meldowali. O Boże. No właśnie. Aiden? Ta. Bądź ostrożny. Ktoś nas sprzedał. Znajdź ładunki. Oczywiście, nie? Bez nich plan weźmie w łeb. Robię co mogę. Odezwę się. Matko, to kurde tam było. Kiedyś. To się kończy. To jest ciary, bo pan. Kurde się bać. Tyle znaków zapytania, ile roboty to będzie fajnie. To jest 19 metrów gdzieś. Dobra. I to jest błok, nie jest dobrze. Czy ja zabiłem chyba? Dawaj, szybciej. Bieraj. Amigo, ale rozwałka. SPC was zaatakowali? Przeszukali wszystko. W końcu znaleźli bomby. Mieli cynk. Zabrali wszystkie? Nie. Nagle się wystraszyli. Co? Gdzie ładunki? Ej! No były na podwórku. Chodź, może coś zostawili. Dobrze, że przyszły gryzonie. Wszyscy uciekli, a bomby mogli zostawić. Dlaczego ich nie ukradli? Mieli je pod nosem. Głąby. Chyba jasne, nie? Bo ich jest tu więcej. Paskudę, to jest większego na ciebie. No, poza zasięgu. Kurde, no, nabrałem sprawy niby. Gdzieś się... Nie. Nasze dziś się zwiększą wszyscy. Tak
Tak, to możesz mi pomagać. Kurde. Sięgnął. To światło. Kurczę. Kurczę. Kurna pało. Ej, tego pan daje sobie. Spalnij go. Zarażonego rzadkie. Krótkimitowany tkanek. Cholerę wypadnie. Badać go nie będę, nie? Nie, tylko ty wielki. Jeszcze jeden? Jest. Zabierz ładunki wychowawcze. To nie koniec, nie wystarczy jeden. Otwieraj się. Strachujcie. Ale już jakiś dzionek, to już przynajmniej coś widać. No co, znowu się tego spałować. Jeśli bym wielką. Tak, ja do ciebie. Jeszcze się. Lipa jakaś. O, już się przysmażyło. Pięknie. Palić się tam. Próbuję sobie wypijać się dookoła. Zajarał się. Ale blisko był. A o, teraz to już. No patrz. Co to jest? Kurde. Nie czuję, że go tu dalej. Oh.
lepiej nie wyjść. Jak no, za mało. Aj, sięgnę. Wyjdę, wyjdźcie się poruszać. Ale mi nie oddycha. To jak ja tam, to nie oddychają. No więcej nie mogło być tych faktów. Żyje dzień. Jeszcze jeden grubas? No nie, no chyba żart. To skubałem tego grubasa, czy nie? Może uda mi się. Nie stanął baron między dwoma i nijak. Zarmowy. Może bym go ciągnął, co nie? Mówię ci, co? Jeszcze jest głuchy. Tamten słyszał, on nie słyszy. Złapał trop i lezie. Kur. No dobra. Chodź ty paski do... Wiesz co? Brądzikiem, a trzyma. To nie dziegło tam z nich wyszło. Może ma się tu podobać. To normalnie część, no, no niech cię cholera. Weź ty skakuj, ławie, co? Potańczymy? Ta szczęka mi się w ogóle nie trzymała kupy, nie? Tam życie wylezie tu jeszcze nisko. Coś tam warczy. Za tymi dyskami. Tu jest.
Masz. I tak. Nie tak może do wieczoru. O! No i co? O, ludzie mówią, że chce żarty. Alberto, mam ładunki. Wspaniale! Doskonale! Na co jeszcze czekasz? Wracaj! No to idę. A, to będzie tego robił nam to. A mogłem go przecież ogniem to. To jest ważne, w zasadzie to w jakimś czasie można się zorientować, gdzie jest jakieś przejście. Ups, tam się jest skrytli poręcze, a tam się powinien się nie odzować. Nie musimy, to się nie pchamy, tak? Wysłuchajcie uważnie tej wiadomości! Mieszkańcy ostatniego miasta na ziemi! Zaginęły dzisiaj kurczak i owca! Kurczak i owca. Kurwa mać, ludzie zawsze będą pamiętać żyjemy i tylko to... To się liczy. Żyjemy i tylko to się liczy. Proszę o to chodzi. Dawaj, pokaż się. Łap butelkę z wodą, jak masz jaja. No i pięknie to chodzi. I po co kawałek? 182 metry. Tak, i fajne przejście. Może sobie spróbujemy. I hop. Hop. Hop.
tym. I to. Pierwsze powitacie, kroki nieporadne, a realne, no, paralityk lepiej tylko ty. Właśnie. Przeciwko powinniśmy mieć, no, i nie dojdę do celu, no. Co się stało? Tak, znowu tam biorę. Zablokowałem się. Delikatni jesteście. Udław się, dupko! O, jeszcze jeden. Był blok. Nie odpowiedź. O. Jeszcze jeden. Dasz radę? To twój koniec. Dobra, nie ma wyjścia. Ja pierdzielę, nie dał mi się zawinąć. No i po to te wzięte powinienem mieć pod ręką. No to tylko cyk i już. A brony to świetna sprawa. Na oszczędność broni. Zaczniemy od tego. O, całkiem blisko na starcie. Co tego, to się sprzeda, co się nie sprzeda, to się przerobi. I zrobi tak. Dobra. No, czekałem, że mi czas zabierają. Poskoczymy, nie? Lupa. To nie wyszło nam. Mi nie wyszło. To za odległość, przecież niewielka. Trzeba sobie dużo narobić tych lekarzy, bo to idzie jak woda. Co to się stało?